ten sposób łatwo będzie znaleźć Birgira. Czemu wszyscy boją się tego miejsca? A propos... Zbog! Atreusie! Żyję! A ty? Wyglądał na wkurzonego. Co to może znaczyć? Zmierzamy w dobrym kierunku. Gdzie w ogóle jesteśmy? To chyba ruiny niegdyś tętniącej życiem osady Vanów. Co tu się stało? Nie jestem pewny. Musimy się stąd wydostać. Nie przetrwa, jeśli smog zrobi swoje. Nie zrobi. Widzicie to, co ja? Błyskawica. Tylko, że zamrożona? Jak tamta z mojej walki z Torem. Ale co taka błyskawica robiłaby w Vanaheimie? O! Coś nam powie? Ścieżka kłamstw. Napisane przez Birgira? Może to właśnie za nim posłali tego kolesia. Ta narość wygląda dziwnie. O! Czyż to nie ciekawe? Co to jest? Pojęcia nie mam. Stąd moja ciekawość. Ale kryształy są cenne. Może do czegoś się przyda.
Nie rozumiem. Mieszkali tu wanowie? To zwykły krater. Dawniej to nie było, chłopcze. Coś się wydarzyło. Ale co, jakiś wybuch? Musiał być ogromny. Jest wściekły! O, jak miło! Ta płyta. Musi tu być od niedawna. Jak dostać się do Birgira? Nie ma drogi przez kanion. No to poszukajmy innej drogi. Trąby powietrzne. Dość małe. Mogą być magiczne. Są trochę dziwne. Co mamy z nimi zrobić? Nie wiem. Może coś się zmieni, jeśli wrócimy tu nocą. Dolina została zniszczona. Część mnie wciąż jest ta, ze szczątkami. Może, gdyby ta brosza była cała, odzyskałbym pamięć. Znalazłbym spokój. Co pamiętasz z dnia swojej śmierci? Wszystko się rozmywa. Pamiętam, że byłem zdenerwowany. Ta brosza... Chciałem się... Proszę... Wtedy powiem wam. Twoje szczątki, gdzie? Spoglądałem. Próbowałem uskoczyć przed kolumną, ale... Ten duch może nam powiedzieć, co się wydarzyło w dolinie, bracie. Jeśli to Lewiatan zamroził te błyskawice, czy to oznacza, że zrobiła to mama? To nic nie znaczy. Nie wiemy, czy Fej tu była. To prawda. Ale ten zamarznięty piorun stanowi zagadkę. Jeżeli chcemy poznać jego historię, musimy się dowiedzieć, co pamięta ten duch. Chodźmy więc.
Nie ma wątpliwości. Wygląda jak zamrożona błyskawica z Midgardu. A nigdy tu nie byłem. Dziwne. Z tym truchłem jest coś nie tak. Tych śladów nie zostawił smok. Widzieliśmy takie znaki w kopalniach Volundr, pamiętasz? W pobliżu jest pożeracz dusz. Słyszę zwierzęta. Boją się. Ano, poszukajmy innych ofiar. Pożeracza dusz łatwo przeoczyć. Zmierzamy w dobrym kierunku. Jesteśmy blisko. Pamiętam, że ostatnim razem wyglądał jak sterta kamieni. Kolejny z tych tajemniczych kryształów. Widzę tam ołtarz. Jeśli do niego dotrzemy, zdołamy zmienić porę dnia. Kolejne. Spalone mięso. Jest blisko. Niech tylko poruszy się jakiś kamień. Uważaj. Tak, nie wszystkie kamienie są spokojne. Zazwyczaj są trzy słabe punkty. Może gdzieś w pobliżu jest kolejny. Ah!
oby Birgir jeszcze trochę wytrzymał! Kolejny kryształ. Zatrzymajmy go, dopóki nie wymyślimy, co z nim zrobić. Czego chcesz z Jawą? Byłam. I Thor. Muszę sobie przypomnieć. Trzeba do... Mój dowódca czeka na wie... To trochę już... Powiedz, jakie było... Zalała mnie krew. Byłam wściekła. Pomóż mi odzyskać pamięć. Thor pragnął wszcząć walkę z wojskiem Vanów. Vanowie walczyli tu za sami? Ano, i Vanowie mieli w końcu przegrać tę walkę. Ale co zamarznięty piorun ma wspólnego z tym konfliktem? Jest tylko jeden sposób, żeby się dowiedzieć. Szukać dalej. Poruszymy słońce i księżyc. Kiedyś to miejsce wyglądało lepiej. Trochę kiepsko byłoby to stracić. Coś dla was wytworzyć? Pasuje. Ale ja jestem dobry! To powinno trochę wytrzymać.
zabronił. Smok atakuje! Teraz w tej dolinie znów rozkwitnie życie. Andvari cieszyłby się, że zabiliśmy kolejnego. Andvari, krasnolud, który umieścił duszę w pierścieniu? Onże. To on stworzył pożeraczy dusz. Co się w ogóle stało z tym łajdakiem? Dałem go Sindriemu, a on go zgubił. Aha. Zgubił. Zyskałem twój zwój z jaw. I znów jestem sobą. Twój dowódca. To... Spokojnie, zajmie... A teraz powiedz. Weszłam do sali biesiadnej. Wiesz, co tam... Powiadali, że szukał obozu wojsko. Nie chciałam mieć kłopotów, więc... I tyle go widziałam. A może Thor się z kimś umówił w tej sali biesiadnej? Ej, myślisz, że spotkał się z mamą? Ze mną Fej nigdy nie piła. Nie zrobiłaby wyjątku. Czasem wcale nie znamy tych, których kochamy, bracie. Czego wam trzeba, chłopcy? Masz coś dla nas, Brock? Yeah!
Kolejny zagadkowy kryształ. Przykry widok. Niegdyś płynęła tędy rzeka, dając życie wszelkiej florze i faunie. Co się z nią stało? Odyn maczał w tym palce, prawda? Ano, zbudował zaporę. Po co walczyć z wrogiem, skoro można pozbawić go źródła wody? Susza, do tego smoki. To miejsce nie ma dobrej pasy. Zdaje się, że było tu coś wielkiego. Uważajcie. To wiersz Kwasira? Tego jeszcze nie znałem. Spory ślad. Najmądrzejszy człowiek świata. Wiesz co? Może sam spróbuj kiedyś ze sobą porozmawiać. Celna uwaga. Cokolwiek zostawia te ślady, połamało te drzewa jak gałązki. Uważaj. Zawsze uważaj. A niech mnie to tak serio. Przejdziemy, jeśli ten łajdak będzie próbował nas zatłuc! Musimy podejść bliżej! Uważaj! Go!
Nic z tego. Dokąd teraz? Patrzcie, zapiera dech. To taki żart. Łapiecie? Jesteś pewny? Nie tam śmieszy. Rozejrzyjmy się, dobrze? Przeklęty Odyn. Dotarlibyśmy na drugą stronę kanionu, gdyby wciąż płynęła nim woda. Jeśli otworzymy zaporę? Ciekawe, co tam jest. Dźwig! Może zabierze nas do zapory. Na myśl o tych... ...marzeniach konających z pragnienia. Robi się... wściekły. Opanuj gniew. Nie pozwól, by cię kontrolował. Sejder. Sługi Sejry tu robiły. Niektórzy wanowie uciekali się do mrocznej magii, by bronić się przed asami. Musieli zapłacić cenę. Gdzie są drzwi? Nie ma jakiegoś wejścia? Kolejny z tych tajemniczych kryształów. Kolejny dreki. Pożre wszystko, co tu żyje. Upolujmy go. Bracie, ta Niksa leczy resztę! Za tobą, bracie!
biegacie? Atakuję! Może użyjemy tej korby? Chyba ten... Nie przejdziemy. Przynajmniej na razie. Czekaj! Chcę ci coś opowiedzieć. O co chodzi? To opowieść o walce. O kim mówisz? Niestety, tak. To był... Obawiam się, że to coś przyniosło ci... Wiem, że... Proszę. Mam co do niego dobre przeczucie. Chyba wie coś na temat mamy. Albo nie. Więcej wiary, bracie. Odpowiedzi są bliżej niż myślisz. Nadal coś nam przeszkadza. Tam dalej. Auka! To powinno odblokować koło. Idziemy dalej. Jestem gotowy na ucztę w przyszłym życiu. Woda opadła. Możemy przedostać się dalej. To tutaj żywią się dreki. Przygotujcie się. Jak zacznie się walka, nie będzie czasu na rozmyślanie. Przygotujcie się. My to mamy szczyt. Kolejny. Auka! Oh! Oh! Oh!
Zapora otwarta, żarłoczne dreki ubite. Dżungla powoli wraca do dawnej świetności. Lepiej sprawdźmy, czy w krater... ...że jest więcej smoków. Skoro mamy, no wiesz, uzdrowić ten świat. To co dalej, ojcze? Nie powinniśmy uratować Birgira? Zobacz, tutaj woda płynie. Woda znów płynie. Możemy dotrzeć do innych części krateru. Tak, ale dzięki wodzie wrócą też rośliny i zwierzęta. Uzdrowiliśmy to miejsce. Nie było to moim celem. Na niebiosa, bracie. Ciesz się tym. Skoro woda znów płynie i otworzyły się nowe ścieżki, chodźmy na spacer. Będziemy szukać, nie spacerować. Oj, daj spokój. Nigdy nie czerpałeś radości z przyrody bez szukania jakichś tam skarbów? Skarby nie są takie złe. Jesteście do niczego, obaj. Nasz dobry uczynek już przywrócił tu jakieś życie, brat. No i chyba się pośpieszyłem. Smok wylądował tam w górze. Znajdźmy do niego drogę. Jak tak dalej pójdzie, wkrótce dotrzemy do kryjówki smoka. Ta. Upewniam się, że wiesz, dokąd idziesz. Dziękuję.
wędrówka łowcy. Nierozważnego. Skąd wiesz? Trafiliśmy tu. Jesteś. Tak. Więc musisz zrozumieć. Ale jego już nie ma. Szukałem syna. Pomożemy mu. Co widziałeś? Posągi. Dwa posągi rozdzielone. Historia jak inne w tej dolinie. Śmierć rozdzieliła tu niejedną rodzinę. On musi spotkać się z synem. Zgoda. Ach tak. Myślałem, że powiesz, pomaganie zmarłym jest bezcelowe. Nie tym razem. Ałka! Huh!